Dziękujemy ślicznie. To była piosenka, proszę pana. Jak się czujecie? Dobrze? Dobrze. To dobrze, bo właśnie ostatnio już zaświrowałam i tak mówię wszystkim, że strasznie zaczęłam się przejmować, bo tak mam dużo właśnie tych smutnych piosenek i się boję, że się nikt nie bawi na tych koncertach, ale widzę, że tak śpiewacie i tak się dobrze... Bardzo mi miło. Dziękuję. No więc dziękuję jeszcze raz, że przyszliście. Ja mam z Katowicami taką historię, że tutaj przyjechałam na egzamin. Egzamin, pamiętam, wiecie, bo to jest ta szkoła jazzowa, w sensie, co, studia, wokalistyka jazzowa, coś takiego. Ja bardzo chciałam pójść na te studia. No i przyszłam na ten egzamin i na tym egzaminie właśnie tak zaśpiewałam, ale uznałam, że po co mam śpiewać jazzowe rzeczy, zaśpiewałam swoje piosenki. I tak komisja była bardzo zdziwiona i jak zaśpiewałam swoją piosenkę, tam chyba Za mała się nazywała, albo coś w tym stylu. Oni tak mówią do mnie, że ale dlaczego pani tu przyszła? Pani chyba jakoś tak nie czuje tego jazzu. A ja tak powiedziałam, że no, ale ja bym chciała się nauczyć. A oni wtedy powiedzieli, no ale to chyba nie tu. No nie wiem, jakoś tak było bardzo dziwnie. Ale poznałam tylu fajnych muzyków, wiecie, tutaj w Katowicach mam bardzo dużo takich bardzo zdolnych muzyków, genialnych. Są tu jacyś muzycy? Tak? Ktoś jest, hej, pozdrawiam wszystkich też ze szkoły, tak w Katowicach, bardzo was lubię. Wszystkich was lubię. Dobrze, nie przeciągam.